Witajcie, szczęść Boże. Witam Was, Piotr Kosiarski. I Karol Peczka. Dotarliśmy do Wielkiego Tygodnia. To już nasze ostatnie spotkanie z filmem, który ma nawiązywać do Ewangelii z Niedzieli. No i w tą ostatnią niedzielę Wielkiego Postu, która jednocześnie otwiera Wielki Tydzień, chcemy Was zachęcić do obejrzenia naprawdę takiego szczególnego filmu. Filmu, który chociaż wprost nie opowiada o męce pana Jezusa to jednak w mocny sposób do niej nawiązuje. To film y, Ludzie Boga. Prawdopodobnie wam znany, a jeżeli nie, no to koniecznie trzeba go nadrobić. Głośna produkcja francuska y, sprzed kilku lat y, dotycząca losów mnichów z Tibirine w Algierii. Niedawno zresztą beatyfikowanych przez papieża. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz ten film oglądałem w kinie, na sali było mało osób, i kiedy wyszedłem z sali, byłem tak poruszony, że myślałem o nim przez bardzo długi czas. No właśnie. O czym opowiada ten film? I dlaczego właściwie tak dopasowaliśmy go pod y, pasyjną Ewangelię? No właśnie. Historia tych mnichów, y, chociaż y, rozgrywa się tak naprawdę stosunkowo niedawno. Jakoś tak bardzo szczególnie wprowadza w klimat Wielkiego Tygodnia i oddaje taką atmosferę męki i poświęcenia, jaką musiał, jakiej musiał podjąć się Pan Jezus. A na jakiej zasadzie to, ta bliskość dla Ciebie tak funkcjonuje? Oprócz tego, że oczywiście historia dotyczy męczeństwa. Ja mam takie przekonanie, że ci ludzie żyli zgodnie z Ewangelią przez całe swoje życie. Y, należy tutaj zaznaczyć, że mnisi z Tiberne y, żyli w społeczności muzułmańskiej, a więc troszczyli się o dialog. I ta ich troska jest bardzo dobrze pokazana na ekranie, w sensie mm, no, łatwo teraz myśli się, a, czy też przez to nasze spasowanie, to łatwo myśli się w tym, w tym kluczu męczeńskiej śmierci, ale y, dla mnie to przede wszystkim był film o życiu, znaczy o tym, jak oni pracują, jak oni funkcjonują, jak jak są otwarci na społeczność lokalną i jak ten dialog dokonuje się w spotkaniu twarzą w twarz. No właśnie, można nawet powiedzieć, że ta wspólnota mnichów niejako stworzyła tą społeczność, bo ten klasztor, w którym oni mieszkają, w którym oni żyją, tak naprawdę przy nim rozwinęła się ta wspólnota ludzi żyjących w tej wiosce. Ci bracia y, mieli niesamowicie duży wpływ na to, w jaki sposób ci ludzie tam żyją. No można tutaj na przykład. Y, przytoczyć lekarza, jednego z tych braci, który opiekuje się tymi ludźmi, dba o lekarstwa dla tych ludzi. Cały czas są do niego kolejki. Pomaga każdemu, nieważne czy ten człowiek nie wiem, jest bandytą, czy, czy nie, czy, czy jest po prostu zwykłym obywatelem, zwykłym potrzebującym. Dla każdego jest otwarte, aby ratować jego życie. Oczywiście, można nawet powiedzieć o takiej symbiozie między tymi y, zakonnikami a tą społecznością, bo też y, oni czerpią bardzo dużo od tej społeczności. Są traktowani jak, jak rodzina. Y, ci muzułmanie zapraszają ich na przykład na swoje święta. Pytają ich o radę, to też bardzo dużo daje tym braciom, bo, bo oni czują, że mają po prostu bliskich, osób, bliskich ludzi dookoła. Już w zeszłym tygodniu mówiliśmy o takich wątkach pustelniczych, o takim odosobnieniu, zresztą to też podobna jakoś tam szerokość geograficzna, tak jak, tak jak wspomniany Karol de Foucault w ostatnim odcinku. Natomiast ponownie życie w, we wspólnocie takiej mniejszej, zamkniętej jest czymś, co otwiera na drugiego człowieka. Ym, a jakimi środkami oprócz tych, które wymieniliśmy, to znaczy, że no właśnie lecznica, praca, spotkanie się. No to jest, to jest taki paradoks, że ktoś, kto wybiera taką drogę, można powiedzieć, odizolowaną, tak naprawdę można powiedzieć wskazuje się na, na obecność ludzi w jego życiu. Bo ci ludzie sami przychodzą do takich ludzi. Mhm. Kiedy widzą, że ktoś ma czas dla nich, poświęca się. To nic nie stoi tutaj na przeszkodzie, żeby ci ludzie przychodzili i robią to bardzo chętnie. Ja myślę, że też bardzo piękne w tym filmie jest to, że oprócz tego, że widzimy tych braci w ich w życiu codziennym, w pracy, to przede wszystkim widzimy ich też w modlitwie, w sensie tamte. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli kronikę, kronikę ich życia, dosyć taką dokładną, która pokazuje ich różne aktywności. No tak, jest pokazany cały ich dzień tak naprawdę, który zaczyna się już bardzo wcześnie od modlitwy, ale jest też pokazane takie życie, takie codzienne, nie? jakaś praca w gospodarstwie, uprawianie warzywnika, Pisanie jakiejś księgi, no tutaj każdy z nich ma swoje zajęcie, ten podział jest tak bardzo wyraźny, no ale wydaje się, że to wszystko jest yy, taką sielanką, nie? że tutaj to może trwać w nieskończoność, ale niestety tak się nie dzieje. Tutaj na drodze staje niestety ekstremizm, ekstremiści, terroryści, którzy zakłócają to, to życie mnichów i tej społeczności. Zaczyna się tam robić niebezpiecznie. To jest też taki ciekawy obraz, dlatego że. Z jednej strony pojawia się taka grupa terrorystyczna, która im zagraża, z drugiej strony widać, że ta grupa terrorystyczna, jakby to oni też mają problem, to znaczy ta społeczność lokalna też ma problem z tymi terrorystami, bo oni bardzo zaburzają po prostu te, te, to, całe, to całe życie, które, które tam się toczy. Z trzeciej strony ci bracia nie boją się tych terrorystów. Oni. W, czy się nie w... boją na pewno? Nie wiem. No, w te, w, wydaje mi się, że nie. No, jest tam ta scena taka uderzająca, gdzie terroryści atakują ten klasztor. Mm -hmm. y, czy atakują? No, chcą się dostać do lecznicy, nie? Mm -hmm. I otrzymują tam pomoc. Zgadza się, bo oni pomagają wszystkim bez względu na to, kim są ludzie, którzy do nich przychodzą. Nawet jeśli to są terroryści. Tak. Ale y, czy się nie boją? Ja pamiętam, że jest tam jeden brat, który bardzo się boi. Część z nich tak, chce tak, wyjechać, tak, tak, tak. a jest nawet taki, który jakby próbuje zadecydować trochę też za tego przełożonego. On nawet trochę może nie zachęca współbraci do tego, żeby wyjechali, ale często ten wątek porusza, chce wyjechać. I myślę sobie, że takim momentem przełomowym, w jakby w ich decyzji, jest taka wspólna rozmowa, kiedy oni siadają i zaczynają rozmawiać. Mhm. Pytają siebie, czy zostać, czy wyjechać. Czy ta społeczność sobie bez nich poradzi? No i wtedy dochodzą do wniosku, że no, może być różnie, jeśli wyjadą. Właśnie, ani pozostają, pomimo tego, że sytuacja, w której się znaleźli, jest bardzo trudna i zagraża ich życiu. I tutaj się pojawia taki bardzo ciekawy proces. Jest pokazany sposób, w jaki ci mnisi dojrzewają do tego, co ich ma spotkać. Bo oni są pewni, co się stanie. Jest niemal pewne, że ci terroryści wrócą prędzej czy później, ale oni starają się żyć tak, jak żyli do tej pory. Przyjmują chorych, uprawiają ten warzywnik, y, zajmują się klasztorem i czekają. Jest też taka bardzo fajna scena, która tak bardzo mnie poruszyła, jak oglądałem ten film. Y, jeden z tych braci podchodzi do obrazu, na którym jest Jezus, który niesie krzyż właśnie na Kalwarię, na Golgotę. Jeden z tych zakonników, który właśnie napisał list do swojego przyjaciela, taki bardzo poruszający, że on nie wie, co ich czeka, podchodzi do tego Chrystusa, namalowanego na obrazie, który jest mniej więcej tej samej wielkości, co on, i przytula się do Niego. I, i prosi Go, Panie, daj mi siłę, żebym mógł przyjąć to, co, co Ty chcesz mi dać. Dla mnie ciekawe było to, że pomimo tej atmosfery, no, tej grozy, też takiego przygotowywania się na śmierć, o którym, o którym ty tutaj mówisz. To pomimo tego, właśnie oni dalej żyją, jak żyli. To nie jest takie, y, takie proste myślenie o męczeństwie, to znaczy takie, w którym mamy po prostu do, w którym mamy no już taki na, nabożny stosunek do tego, że przyjdzie mi, przyjdzie mi umrzeć na krzyżu, tak jak Jezusowi, Chrystusowi, tylko raczej jest myślenie o tym, ile życia ja jeszcze mam, ile ja jeszcze mam czasu dla, dla innych. Nie? To jest takie, taka bardzo, bardzo aktywna postawa. No, trzeba przyznać, że ci mnisi troszczą się o siebie nawzajem. Tak, tak. W oni... tym czasie oni nie, nie przestają, jakby żyć tak, jak żyli do tej pory. Jest też taki bardzo poruszający moment, kiedy jeden z tych, kiedy przeor tej wspólnoty podchodzi do łóżka śpiącego brata i widzi, że on śpi, zasnął przy książce i go okrywa, nie? Mhm. I to już jest wtedy, kiedy jest to oczekiwanie na to, co się ma stać. Tak, tak. No te... Jak to jest możliwe, że oni znajdują w tym wszystkim na tyle pokoju, że, że są w stanie ponad tym być. Właśnie to jest, to jest bardzo piękne, bo to czasami jak się myśli o takich sytuacjach ostatecznych i postawieniu w takiej sytuacji ostatecznej, to raczej patrzy się na nią przez taki pryzmat właśnie grozy, strachu, no takich uczuć bardzo, bardzo naturalnych, prymitywnych, w takim sensie, że bardzo blisko człowieka, nie? Ale też nie? ludzkich, no wy właśnie. Wynikających z serca, a... Y tak naprawdę, no i ten strach może być paraliżujący taki, nie? Może jakby zupełnie, zupełnie zabijać ludzką aktywność. No to możemy sobie zadać pytanie, co by było, gdyby, gdyby jutro miał być koniec świata, nie? Co by okay. naprawdę miało nastąpić? No to czy ja bym właśnie, co ja bym zrobił? I to jest takie pytanie, które naprawdę warto sobie zadawać i pytać się o to, czy ja bym przyjął taką postawę aktywną, czy ja bym dalej był, trzymał, trzymał się tego życia, trzymał się ludzi, i był blisko nich. I ci mniści, właśnie blisko ludzi pozostają. Nie? Oni, mhm. oni nie, chociaż oni funkcjonują w zamknięciu klasztoru, bo to są trapiści, oni są takimi prawdziwymi mnichami, to jednak oni nadal są blisko drugiego człowieka. I siebie nawzajem. I siebie nawzajem, dokładnie. Tam widać między nimi, że tam jest bardzo dużo, bardzo dużo Bożej miłości, która, która ich spaja i która y, przygotowuje ich na na tą, na tą ostatnią, ostatnią próbę, która ich czeka. Można się zastanowić, co możemy zrobić w swoim życiu, żeby wtedy, kiedy pojawia się jakiś strach przed czymś, co ma nadejść, co my wtedy powinniśmy zrobić? Jak powinniśmy. Postępować wobec innych, wobec siebie. Gdybym ja się dowiedział, że jutro będzie koniec świata, prawdopodobnie chciałbym przynajmniej wierzyć w to, że zadzwoniłbym do ludzi, których na przykład z którymi dawno nie rozmawiałem, z którymi urwał mi się kontakt. A co ty byś zrobił? Też mam taką nadzieję. To jest coś takiego, że jakby koniec świata, końcem świata, taki trochę. Ekstremalny przykład też przywołałem, ale na przykład doświadczenie ciężkiej choroby, cierpienia, nie? Jakby świadomość, świadomość własnego kresu, ja wierzę, że to jest w stanie wyzwolić w człowieku taką zgodę i pokój, tak naprawdę. To znaczy, to aby ten pokój był w sercu człowieka, który jest świadomy kresu, a jeżeli będzie w sercu tego człowieka, to że będzie on mógł wypływać dalej. I gdy myślę o tych mnichach Sibiriny, bohaterach filmu, ludzie Boga, to właśnie ten pokój widzę. To znaczy, że to jest to ich podstawowe, podstawowe uczucie, podstawowy jakiś taki stan, który oni dalej rozsiewają, choć mają zginąć. Myślę sobie, że jeżeli wejdziemy właśnie z taką refleksją w ten wielki tydzień, to mamy szansę naprawdę zbliżyć się do Boga i do drugiego człowieka. Tak i myśleć o tym pokoju, który nam towarzyszy, który Jezus nam dał. To znaczy Jezus dał nam Taką sytuację, w której nie musimy się bać śmierci. Że po tej śmierci nie czeka nas pustka, tylko On umarł na krzyżu po to, aby dać nam zbawienie, aby dać nam życie wieczne, aby dać nam pokój. I no niech to orędzie pokoju może z nami pozostanie, nawet w takich, zwłaszcza w momentach krańcowych, ale nawet jeśli ich nie ma, no to w takim dniu codziennym, żebyśmy poszukiwali go w swoim życiu i potrafili go dawać innym, tak jak robili to mnisi z Tiberene w Algierii, czyli bohaterowie filmu Ludzie Boga, który serdecznie polecamy jako takie dobre podsumowanie dla Wielkiego Postu.